na początku kwietnia udaliśmy się do Holandii, a właściwie do Niderlandów, bo tak od 2020 roku brzmi preferowana nazwa tego kraju. Tutejszy rząd tłumaczy, że nazwa Holandia wywodzi się od historycznej krainy obejmującej rejony Amsterdamu, Hagi i Rotterdamu, a więc turystom kojarzy się z nielegalnymi substancjami i czerwoną dzielnicą. A przecież kraj ma do zaoferowania dużo więcej. Nazwa Niderlandy ma tworzyć nowy wizerunek państwa i utożsamiać się z serami, rowerami, tulipanami i wiatrakami. I właśnie to chcemy zobaczyć podczas naszej podróży. I jedziemy na święta wielkanocne do Holandii. Pogoda nam sprzyja, mamy kilkanaście stopni. Jak się prowadzi? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to jedziemy. Nasz pierwszy przystanek to miejscowość Bourtange albo Bourtange po niderlandzku, gdzie znaleźliśmy piękny kemping. Bardziej zielono niż w Polsce, prawda, żabciu? Tak, bardzo. Bardzo miło i przyjemnie. Oj tak, piękne miejsce. Z lotu ptaka, a właściwie drona, widać cudowną gwiazdę otoczoną fosą. Ale skąd to się tutaj wzięło? Otóż ta piękna gwiazda to XVI-wieczny fort, który powstał podczas wojny 80-letniej, kiedy to Niderlandy walczyły o wyzwolenie spod panowania hiszpańskiego. W 1580 roku Wilhelm Orański, ówczesny przywódca walk o niepodległość, wydał rozkaz postawienia fortu, który miał całkowicie odciąć jedyną drogę zaopatrzenia pomiędzy Niemcami a miastem Groningen, będącego wtedy pod panowaniem Hiszpanów. Rozbudowa trwała 150 lat. Otoczony mokrodłami fort wielokrotnie odpierał hiszpańskie, a potem francuskie ataki i nigdy nie został zdobyty. Sam Wilhelm Orański, czyli Willem Oranje, jest największym bohaterem narodowym Niderlandów. Mówi o nim hymn tego kraju i od niego też wywodzi się ulubiony kolor Holendrów, czyli pomarańczowy. Wilhelm był księciem Orange, miejscowości znajdującej się na południu Francji i od niego wywodzi się dynastia Oranje-Nassau, z której pochodzi też obecny król Holandii, Wilhelm Aleksander. Pomarańczowy jest więc oddaniem czci Wilhelmowi i dynastii, którą zapoczątkował. I stąd kolor ten widzimy na koszulkach reprezentacji piłkarskiej, a przy okazji różnych świąt stroje mieszkańców i ozdoby na ulicach także są pomarańczowe. I rozpoczynamy nasz cudowny spacer po tej urokliwej wiosce. Aby dostać się do środka, trzeba przejść mostem zwodzonym nad fosą. Od końca XVIII wieku forteca przestała pełnić funkcję obronną i w XIX wieku przekształcono ją w wioskę, stopniowo popadającą w ruinę. W 1960 roku fort zaczęto restaurować i przywrócono stan z XVIII wieku. Bourtange to w tej chwili piękne muzeum na powietrzu. Można tu zobaczyć domy oficerskie, prochownie, młyn, kościół, a nawet sekretne miejsca, czyli toalety żołnierskie. Kiedyś stacjonowało tu 2000 żołnierzy. Obecnie miejsce jest zamieszkałe przez około 60 osób, które bardzo dbają o swoje domeczki i pielęgnują ogródki. Jak to działa? Tam się kręci. To koło napędza tamto. Tamto napędza następne.
tam przenosi. W sezonie letnim można tu oglądać rekonstrukcje bitew, które odbywały się w przeszłości. My trafiliśmy na mniejsze przedstawienie. Nie wiem, co w nim mówili, bo było po niderlandzku, ale chyba szykowano się do bitwy. A na koniec pokazano nam strzał z armaty. To było bardzo ładne miejsce. Rano pojechaliśmy dalej, ale w drodze powrotnej do Polski znowu zatrzymaliśmy się tu na kilka godzin, bo urzekła nas ta wioska. Następnego dnia przemieszczamy się do północno-zachodniej części Holandii. Przejeżdżamy piękną drogą A7 rzuconą na morzu i dostajemy się do Den Helder, aby promem przepłynąć na wyspę Texel. Przed wjazdem na prom mała niespodzianka, bo wykupiłam bilet dla samochodu do 6,5 metra długości, a nasz bagażnik z rowerami dołożył metrażu i wyszło 6,80. Nie mogliśmy wjechać. Trzeba było dopłacić, ale w końcu udało się. Żabciu, jak Ci się podoba na tym promie pięknym? Przepiękny prom. Duży, wielopoziomowy. I tym przepięknym promem w 20 minut dostaliśmy się na wyspę Texel, aby podziwiać jej walory przyrodnicze. Texel to teraz jedna wyspa. Jednak została utworzona z dwóch mniejszych, które połączono polderem w XVII wieku. Znacznie różni się od pozostałej części Niderlandów. Przeważają tu tereny rolnicze, a mieszkańcy zajmują się rybołówstwem i uprawą kwiatów. Wyspa stanowi jedno z najważniejszych siedlisk lęgowych ptaków w Europie, a jej centrum zajmują rozległe pastwiska, na których wypasa się owce. Mówi się, że na Texel jest więcej owiec niż ludzi. Wyspa posiada 140 km tras rowerowych, a więc najlepiej jest zwiedzać ten teren rowerem. I tak też zrobiliśmy.
Głównym miastem jest De Burg. Znajduje się tutaj trochę sklepów i restauracyjek. Wpadliśmy tu właściwie tylko na chwilę, bo zabrakło nam musztardy do kolacji. Na Texel znajdują się najładniejsze plaże w całej Holandii, bardzo szerokie, z białym piaseczkiem. Latem wypełnione parawanami i leżakami, ale w kwietniu prawie bezludne. Odwiedziliśmy też ośrodek Ekomare. Jest to muzeum przyrodnicze, gdzie możemy poznać różne ciekawostki na temat tutejszej przyrody i zobaczyć wielkie akwarium morskie, ptaki i foki. Ośrodek pełni też funkcję szpitala dla zwierząt. Trafiają tu osobniki chore lub młode, które straciły matkę i nie są w stanie jeszcze samodzielnie żyć. Po podleczeniu wypuszcza się je na wolność. Jest to jedno z tych miejsc, gdzie po zapłaceniu za bilet wiemy, że na pewno są to bardzo dobrze wydane pieniądze. Dookoła ośrodka można przejść wytyczonymi ścieżkami i podglądać wszechobecne na wyspie ptaki. Cały czas towarzyszy nam bardzo silny, zimny wiatr, ale tak jak Holendrzy, jeździmy rowerami cały dzień w myśl zasady, że nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. Południowo-wschodnia część Texel graniczy z Morzem Watowym. Pomimo swej nazwy nie jest to oddzielne morze, ale akwen znajdujący się pomiędzy północną częścią Holandii, Niemiec i zachodnią Danią, a wyspami fryzyjskimi, do których należy też Texel. Jest to bardzo płytki zbiornik wodny, który podczas odpływu morza jest prawie całkowicie pozbawiony wody i ponownie ulega zalaniu przy przypływie. Zjawiska takie zachodzą dwa razy dziennie, co doprowadza do zamulenia gruntu i zarastania roślinami bagiennymi. Żyją tu m.in. glony, małże, kraby, krewetki, ostrygi, a przede wszystkim owady i ptaki, które mają tutaj bardzo korzystne warunki klimatyczne do życia. Obszar odsłonięty po odpływach nazywany jest osuchami, a samo określenie wad pochodzi od niderlandzkiego wad, czyli błoto. W Morzu Watowym nie można pływać, ale atrakcją są spacery po dnie morskim. Nie doświadczyliśmy tego, bo w kwietniu jest trochę zimno na tego typu zabawy, a szkoda, bo musi to być prawdziwa lekcja przyrody. Ze względu na swoje unikatowe walory przyrodnicze, obszar objęty jest ochroną. Utopia to zatoka oddzielona od Morza Watowego groblą. Znajdują tu schronienie i zakładają gniazda liczne ptaki.
W okolicy Morza Watowego mieszka 400 gatunków ptaków. Około 10 milionów robi tutaj przerwę w locie migracyjnym, a ponad 100 tysięcy par zakłada gniazda i wychowuje młode. Można tu spotkać m.in. czajki, gęsi, gęgawy, kaczki, a także czaple, czajki, siewki, warzęchy, rybitwy i mewy. Slufter to najsłynniejszy rezerwat przyrody na Tesel. Jest to duża równina bagienna, przez którą przepływają słonowodne strumienie. Podczas sztormów obszar jest całkowicie zalany, a więc rosną tu tylko rośliny tolerujące słoną wodę. Latem równina robi się purpurowa od kwitnącej lawendy morskiej. Jest to kolejne miejsce na długi spacer i obserwację ptaków. Tesel posiada także małe lotnisko, na którym można wykupić lot spadochronem. Po 2 dniach przebywania w towarzystwie owiec i ptaków opuściliśmy Tesel i udaliśmy się do miejscowości Zanseschans. Region Zan, w którym się znajdujemy, był kiedyś jednym z najważniejszych obszarów przemysłowych w Europie. Produkowano tutaj m.in. papier, pigmenty do farb, olej, musztardę, a także słynne holenderskie buty, klok. Energię dla fabryk i zakładów uzyskiwano z wiatraków, których było na terenie około 800. Z czasem nowe technologie zastąpiły stare i malowniczym budynkom groziło zapomnienie. Aby temu zapobiec, w latach 60. XX wieku przewieziono je do Zanseschans i utworzono tu idylliczny skansen na powietrzu. Tem água aqui. Pode dar. Tem água.
Zobaczyliśmy tutaj, jak produkuje się holenderskie buty klog. Bardzo dużą popularnością cieszy się tutaj holenderski przysmak stroopwafels, czyli wafelki przekładane słodkim syropem. Można tu jeszcze zobaczyć farmę serową, beczkarnię, wejść do wiatraków, ale miejsce jest pełne turystów, więc nie chcieliśmy stać w kolejkach. Nic dziwnego, że przyjeżdża tu tyle ludzi. W końcu jest bajkowo. Przenosimy się do krainy kwitnących kwiatów. Przyjechaliśmy do miejscowości Lisse, w której znajduje się słynny ogród Keukenhof. Jest to miejsce, które ściąga tysiące turystów z całego świata. To tu podobno zaczyna się wiosna. Ale przywitał nas deszcz i na dodatek nie było miejsc na kempingach. W końcu udało się gdzieś zatrzymać. Spędziliśmy kilka godzin w kamperze z powodu ulewy, a rano rozpogodziło się i udaliśmy się do słynnych ogrodów. Keukenhof to największy europejski ogród wiosenny. To tutaj na 32 hektarach co roku sadzi się 7 milionów tulipanów, żonkili, narcyzów, hiacyntów i innych kwiatów cebulowych. Ogrody te w XV wieku należały do holenderskiej księżnej Jakoby, która spędzała tu dużo czasu i zbierała zioła do zamkowej kuchni. Keukenhof oznacza ogród kuchenny. Aby kwiaty długo kwitły, sadzi się je warstwowo. Najniżej umieszcza się cebulki kwiatów kwitnących najpóźniej, w warstwie środkowej tulipany wczesne, a na górze krokusy. Co roku zmienia się układ rabat, a więc ogród co wiosnę jest inny.
Po wyjściu z ogrodów całe popołudnie jeździliśmy rowerami pomiędzy kwiatowymi polami, napawając się zapachem wszechobecnych hiacyntów. Dalej przenieśliśmy się do miejscowości Kinderdijk, gdzie znajdują się najładniejsze wiatraki w całej Holandii. Obszar ten zawsze miał problemy z odprowadzaniem wody z polderów, dlatego też w XIII wieku wybudowano tutaj duży kanał, który przez jakiś czas spełniał swoją funkcję. Później jednak rozwiązanie takie okazało się niewystarczające. W XVIII wieku do wyregulowania poziomu wody wybudowano system wiatraków, z których 19 zachowało się do dziś. Oczywiście obecnie do drenowania terenu służą już nowoczesne urządzenia, ale wiatraki są ogromną atrakcją turystyczną. Większość z nich jest zamieszkała, a w jednym funkcjonuje muzeum. W 1997 roku ta malownicza miejscowość została wpisana na listę UNESCO. Wiatraki, które tu widzimy, to tak zwane holendry. Wiatrak holenderski posiada nieruchomy, masywny korpus, na którym jest umocowana, obracana na łożysku głowica, co pozwalało na dostosowanie śmigła do kierunku wiatru. W wiatraku mieszkali młynarze z całymi rodzinami. Przytulne, ale małe i nieogrzewane pokoiki, a na dodatek cały czas słychać hałas. Oj, lekkiego życia nie mieli. Jest to 10 minut.
Pomimo bardzo silnego wiatru udało nam się podnieść drona. Z góry ładnie widać, jak woda z polderu przez system kanałów przepływała w kierunku wiatraków. Te przepompowywały ją do dużego kanału, który dalej łączył się z rzeką. Przemieszczamy się autostradą przez centralną część Holandii, aby dostać się do znanego nam z serów miasta Gouda, czyli po niderlandzku Gouda. Już przy wejściu do centrum witają nas sklepy z pysznymi serami. Można się porządnie objeść, bo w każdym sklepie stoją miseczki z kawałkami tego smakołyku do spróbowania. Jesteśmy na rynku. Dwie najważniejsze budowle tutaj to imponujący XV-wieczny ratusz oraz budynek wagi miejskiej, w którym w przeszłości ważono sery, a obecnie mieści się w nim muzeum. Mamy też tu kilka sklepów sprzedających znane nam już holenderskie wafle z syropem. Tuż przy rynku znajduje się kościół świętego Jana, który jest najdłuższym kościołem Holandii, bo ma aż 123 metry długości. Słynie on ze swoich pięknych witraży. Można tutaj też pospacerować wzdłuż kanałów i pooglądać domy na barkach. Jednak to, co przyciągnęło nas do Gouda, to odbywający się co czwartek targ serowy. Ik heb dit jaar, en ik had het vorig jaar ook, maar dit jaar zulke speciaal lekkere kaas.
Sery były produkowane w pobliskich wioskach, ale w Gołdzie handlowano nimi. W dawnych czasach farmerzy raz w tygodniu przyjeżdżali tutaj, aby znaleźć kupca na swoje towary. Targ pokazuje wszystkie rytuały związane z handlem serem. Kupujący po spróbowaniu sera uzgadniał cenę ze sprzedającym przez wzajemne przyklaskiwanie dłonią w dłoń i głośne powtarzanie ceny. Następnie krążki sera były wiezione na specjalnych powozach do domu wagi, gdzie sery były ważone. Dat je daar helemaal versteld van bent, omdat je denkt van joh, ik heb toch te weinig betaald. Ja, ja, ja. Zeven. Hoe smaakvol dat die kaart. Het is lekker, wat je niet verwacht, hè? I tak co czwartek Gołda jest pełna turystów. Nic dziwnego, w końcu targi sera to jest lokalna ciekawostka. Podążając dalej szlakiem tradycyjnych wyrobów niderlandzkich, wpadliśmy na 2 godziny do miasta Delft, które słynie z pięknej, biało-niebieskiej porcelany. Niestety pogoda nam nie sprzyjała, wiał bardzo zimny wiatr. Przeszliśmy więc centrum, odwiedziliśmy sklepy z porcelaną, która była piękna, ale też bardzo droga. Niektórym bardziej niż porcelana podobały się sklepy z serami. Dobra. Oj tak, miasta to nie jest to, co lubimy najbardziej, więc pojechaliśmy do Monnikendam, gdzie znajduje się uroczy kemping przy marinie.
Piękne są te holenderskie mariny i to właśnie przy nich bardzo często znajdują się kempingi. Ten w Monnickendam podobał mi się najbardziej. Wsiedliśmy na rowery i przejechaliśmy drogą przez Groblę, dojeżdżając do uroczego miasteczka rybackiego Marken. Marken to małe miasto na wyspie. Idealne miejsce na popołudniowy spacer wśród kolorowych domków. Niedaleko naszego kempingu znajduje się kolejne serowe miasto – Edam. Podobnie jak w Gołdzie, plac ratuszowy, budynek wagi, sklepy z serem, gdzie znowu można próbować i kupować ser, ale jakoś bardzo pusto, prawie bez turystów. Edam to kolejne bardzo ładne miasteczko z kolorowymi domkami, kanałami i kościołem. Typowo po niderlandzku, bardzo czysto i zielono. Obok Edamu znajduje się trochę zatłoczone miasto Volendam. Tuż przy zatoce mamy wszystko, czego turysta potrzebuje. Mnóstwo restauracyjek, barów, sklepików. Zjedliśmy tutaj bułkę ze śledziem i chwilę posiedzieliśmy. Zobaczyliśmy też pokaz jedzenia śledzia po holendersku.
Rano udajemy się do miejscowości Githorn. Aby dostać się na kemping, musimy przejechać przez most zwodzony. Githorn to wioska nazywana Wenecją Północy. Jest to kolejna bajkowa miejscowość, jaką spotkaliśmy podczas naszego wyjazdu. Mamy tutaj liczne kanały, a pomiędzy nimi śliczne, zadbane, kolorowe domeczki. W środku wioski nie mogą jeździć samochody. Można poruszać się tylko pieszo, rowerem albo łódkami. Mam na imię Paweł. Przyjechałem do Holandii, znaczy się do Niderlandów przyjechałem, żeby podziwiać takie piękne widoki. No. Niby jestem w Wenecji, a to są Niderlandy. Bardzo ładnie. Teraz proszę mi wejść na most. Kanały mają głębokość 60-80 cm i zostały podobno wykopane ręcznie. Oczywiście w celu odprowadzania nadmiaru wody z terenu. Myślę, że przy słonecznej pogodzie musi być tutaj jak w raju. I w tej bajkowej atmosferze zakończyliśmy naszą kamperowo-rowerową podróż szlakiem niderlandzkiego sera i wiatraków.